Siema, witam Was ponownie. Po tym okresie takim świąteczno-noworocznym, gdzie te materiały były mniej często publikowane, no to teraz wracamy na dobre tory i co dwa dni będę starał się tutaj wrzucać Wam informacje handlowe, rynkowe i tak dalej. Na tyle, na ile potrafię. Wszystkiego najlepszego w nowym roku. Jeśli chodzi o życzenia, no to jak najwięcej profitów, jak najmniej strat. Wiadomo, wszystkich strat nie da się wyeliminować. Motyw przewodni tego materiału, czyli SBC o ikonę, tak? Dzisiaj w poniedziałek o godzinie 19 mamy dostać SBC o ikonę średnią. MIT niepowtarzalne, jednorazowe z tego, co mówią przecieki. Przecieki z bardzo takich mocnych źródeł. Goście się nie mylą, nie rzucają słów na wiatr, więc myślę, że tutaj będzie całkiem spoko. Pogadam o tym, jak mogą zachować się overale, jak mogą zachować się inwestycje, które również polecałem, czyli informy overalowe starsze 86 zbierane równy tydzień temu, jak one już w tym momencie wyglądają. Jak może wyglądać ikona? Ile może kosztować? Na ile może ruszyć rynek? Troszeczkę sobie tutaj powróżymy i pofantazujemy. Dodatkowo, słuchajcie, w Sylwestra, między 19 a chyba 21 był błąd znowu z jakąś jedną kartą, która nie leciała, jeśli chodzi o różne headlinersów. Chodzi tutaj o bramkaż Arsenalu. No i jej ma w któryś dzień w tym tygodniu. Zapowiedzieli, że mają oddać wszystkim paczki, więc to również może mieć bardzo mocne przełożenie na rynek, bo każda paczka, która została wtedy otworzona, między tą 19 a 21 w piątek, ma Zostać zwrócona, czyli po prostu mnóstwo paczek poleci po raz kolejny na rynek. No i ogólnie pogadamy o różnych headlinersów, no jakaś wybitna nie jest, natomiast takie mamy troszkę tu flashbacki do eventu Adidasa, ale może to dobrze, dla tak rynku wysypanego może to jest właśnie taki moment, kiedy wszystko zacznie być podnoszone ku górze przed TOTY. jedna informacja, jako, że mamy początek miesiąca i są miejsca na Discordzie handlowym, to mogę Was zaprosić. O co chodzi z tym Discordem, szybko tutaj Wam powiem. Dołączacie do grupy, koszt to jest około 30 zł miesięcznie, macie dostęp na cały styczeń, ale patrząc na to, macie tam publikowane prawie identyczne treści jak tutaj, tylko szybciej, z dokładnymi cenami. Oczywiście jest kontakt i tak dalej. Wiadomo, jeśli nie, ktoś nie chce, nie ma problemu, bo tak naprawdę na Twitterze Wam powiem to samo, na Twitchu Wam powiem to samo i na YouTube, prawdopodobnie tą inwestycję później również Wam pokażę tą samą. Chcecie dobry przykład? patrzcie się na drużynę Winter Wild Card. Na odcinku była mowa, czwartek rano lub czwartek wieczory możecie sobie spokojnie je zebrać w dobrych cenach i prawdopodobnie bez mocnego eventu, bez załamania rynku te karty będą rosły. Tu macie efekt, jak to wyglądało już po dwóch, trzech dniach od inwestycji, czyli wczoraj i patrząc na to, czym się różni to na Discordzie. No była cena, było o dokładnej godzinie podane, a tu mieliście mniej więcej zarys. Natomiast jeśli ktoś był na przykład na Twitchu 2 godziny później, to również mówiłem o tych kartach i również te karty akurat w tym wypadku były tak do zgarnięcia. Na YouTube mówiłem, że albo nagrody rano, albo wieczorem. Szczerze, na nagrodach rano podają ceny również tych kart, natomiast ceny troszeczkę odklejone, zbyt niskie, miałem nadzieję, że to niżej spadnie, no i one nie były realnie do złapania, natomiast dopiero o godzinie 19, czy to w czwartek, czy jeszcze nawet w piątek rano, kiedy ludzie odbierali nagrody, było jeszcze okienko, żeby to zgarnąć, więc tak mniej więcej działa Discord, tematów jest dość w miarę sporo, idziemy na bieżąco i mniej więcej mogę każdemu w jakim stopniu pomagać, jak ktoś jest bardzo, to bardzo za, zaawansowany, no to wiadomo, może to nie jest idealne, natomiast Natomiast jeśli dopiero zaczynacie, jeśli macie mniej czasu lub szukacie społeczności, która będzie Was wzajem po prostu napędzać, no to na pewno jest to lepsze niż ostatecznie FIFA Pońce, a przy okazji wspieracie ten kanał, tak więc zapraszam każdego chętnego, troszkę miejsc jest, wpadnij, zobacz jak to wygląda. Przechodząc jednak do moich inwestycji, tego De Bruyne tutaj nie mogę pożegnać, natomiast to również był post Discorda, ale patrząc, Ogólnie na te wszystkie karty. No to tak, Szczęsny plus 10 tysięcy na karcie. Mares około 6 tysięcy. Tiago Silva również 10 tysięcy. Bastoni to są karty, które wystawiam na 10 tysięcy. Z Gulaszczyk trochę zawsze zwodziłem Wystawiłem ich tak, jak chodzili, bo chciałem troszkę tych kart odkopać. Ale tak jak możecie zauważyć, większość z tych kart daje 10 tysięcy zysku na chwilę obecną, jeśli chodzi o ich sprzedaż. Nie sprzedaję ich bardzo dużo, mam ich jeszcze sporo. Mam tutaj sporo właśnie tych kart powystawianych. Wystawiam tak, żeby ewentualnie mieć 10 tysięcy. 000. Pomimo tego, że wyjdzie wyzwanie o ikonę, i to wyzwanie może całkiem fajnie to podnieść, natomiast Obawiam się, że dużo osób ma te karty i w nie inwestuje. Nie mówię tutaj, żeście lecieli teraz na rynek i wypluwali byle jak. Ja tych kart mam jeszcze do sprzedania. Ponad pewnie 400 sztuk. Na spokojnie jednak na nich zarobię, no bo jeśli karty kupowałem po 16, wszystkie te po 15 15,5, a one chodzą w tym momencie. Ten był drożej, Aspas, ale one chodzą w tym momencie po 25, 26, no to zysk jest świetny. Mam nadzieję, że po prostu z włożonych powiedzmy na to. 10 niecałych milionów, bo potem jak to dopychałem, patrząc, że za każdą kartę płaciłem, no te 16 tysięcy przyjmiemy, oczywiście za 88 trochę więcej, to około 4 milionów na czysto po półtorej tygodnia trzymania, tydzień mija, mijał wczoraj, ale to jest, no nawet nie półtorej tygodnia, ale po półtorej tygodnia załóżmy trzymania, że z 10 milionów wyjmę 4 milion na czysto i to byłby dla mnie scenariusz idealny, bo jeśli chodzi o informy, to tak jak widzicie tutaj na ekranie, mniej więcej 86 już spokojnie ponad 22 tysiące osiągnęły średnią cenę, brane po 16, więc więc elegancko. 85, takie jak Geko czy Kramarić. No, Kramarić jest niżej, ale Geko był po 12-13 tysięcy brany, więc tu procentowo może być nawet jeszcze więcej, więc te karty overallowe świetnie rosną. Moreno i Zomer po 21 tysięcy mniej więcej potrafili wpadać ostatnio na takiej bardzo prostej inwestycji, no już są po 26. Szczęsny, to co tutaj jest mowa, 34, był po 25 do łapania, i po tyle również tutaj w niego celowaliśmy, więc te karty rosną świetnie, ale oczywiście troszkę chytrość człowieka, ciągnie ku temu żeby zarobić na tym jak najwięcej. Patrząc na zwykłe overale i ewentualne wymagania o ikony. Słuchajcie, to już jest troszkę górka, bo mimo wszystko 8,6 po 11 tysięcy, gdzie dało się łapać po 8, to już jest fajna cena, patrząc na inne segmenty. 87 po 13, wpadały są po 16, 17. I teraz pytanie, czy hype przerośnie ostateczny wygląd ikony? Jakie mogą być wymagania o ikonę i tak dalej? Zobaczmy sobie mniej więcej na poprzednie wyzwania tego typu. I patrząc na tą edycję oraz wyzwania o ikony, które pojawiały się, to oczywiście zaczęliśmy od początku, kiedy ikona kosztowała 500 tysięcy, następna kosztowała w teorii 600, 460, 344 i doszliśmy do poniżej 300 tysięcy. Wiadomo, ceny rynkowe wyrali również miały na to mocny wpływ, no ale mimo wszystko, w Chodziła ta ikona, i to wyrale wyglądały jak wyglądały. Event i tak dalej zmienne. Natomiast ostatnie ikony kosztowały w okolicach 300 tysięcy monet, czyli naprawdę, to naprawdę spoko. Jeśli chodzi o ich wymagania, no to tutaj macie dwie ostatnie, które były wymaganiowo, chyba na dobrą sprawę, identyczne. Tak dwie ostatnie ikony, które dostaliśmy Base or Meat, czyli Baby lub średnio łamane, były identycznie wymaganiowo. Miały po dwa składy z informami i jeden skład bez informów. Jeśli chodzi o wcześniejsze, również dwa składy z informami. W przypadku, kiedy były 4, Wyzwania pojawiały się. Tak więc, patrząc na te ceny. Tutaj pojawia się jedno, a to jedno podstawowe pytanie. Na ile jej może w tej chwili wycenić SBC na ikonę? Jeśli to SBC będzie dobrze wycenione, jeśli to SBC nie będzie kosztować ponad pół miliona, czy tam nie wiadomo ile za ikonę średnią, no to te overale powinny zachować się świetnie. Z tego powodu, że wielu z nas ma mnóstwo paczek. Otwieraliście mnóstwo paczek niewymiennych, były słapy świąteczne, były zwykłe słapy, które również nie zostały często mocno poprzepalane. Tak więc tego typu kart overalowych w klubach niewymiennych wiele osób ma mnóstwo i to nawet Widać, że niektórzy duplikaty trafiają, już pokazują, pytają, gdzie jest ikona, jak to wygląda. Więc. Ludzie są napaleni na ikonę. Ludzie na pewno będą ją robić i na pewno raczej będą chcieli ją przepalić e, przepalić tę kartę na tą ikonę. Będzie mocno robiona. Niestety, jeśli ona będzie jednorazowa, no to tutaj nie ma co zakładać wielkiego szału, że to wszystko poleci w kosmos. I byłbym bardzo, a to bardzo sceptycznie. Z mojego punktu widzenia mogę się mylić, ale byłbym sceptycznie nastawiony, że to poleci w kosmos. Wydaje mi się, że wyjście z tego typu kart może być dobre w ten sam dzień, co jest ikona, natomiast tu jest dużo zmiennych. I dzisiaj o godzinie 21. odpalimy sobie pewnie streama na Twitchu już. I mniej więcej pogadamy, jak to ostatecznie wygląda. Tak więc przechodząc do tego. Jeśli wyjdzie ikona, kiedy wyjść? Podczas ostatnich dwóch ikon, najlepszym momentem na pozbycie się kart, był tak naprawdę moment, w którym ikona wyłodziła godzina, dwie, trzy później. No i potem to wszystko spadało. Jeśli ktoś uciekł był OK, ewentualnie jeszcze czwarte nagrody sezonowe, ale następny taki czwartek jest za bardzo długo. Więc przechodząc z tego wyzwania tego eventu, możemy skłonić się jeszcze ku jednej rzeczy, czyli drużyna bohaterów nagłówków. Jest to bardzo słaba drużyna headlinersów i na dobrą sprawę, właśnie taki event najlepiej działają na overale. Nie wiadomo, czy to jest pierwsze wyzwanie, czy jeszcze i dość mocno pojedzie. Contentem. Ostatni content, który mieliśmy, no to brand bardzo raczej słabo. No i dostaliśmy Pierre America Obama Yanga, który kosztuje około pół miliona monet. No 450 tysięcy, 400, pół miliona. Więc to jest naprawdę, naprawdę bardzo drogo. Nie zmienia to jednak faktu, że istnieje ciekawa rzecz. Jest on na 37 dni, czyli takie bardzo długie wyzwanie, które będzie również obejmować toty. Może i jej idzie w stronę wrzucenia dużej ilości kontentu, który ewentualnie może ludzi ciekawić pod przepalanie swoich kart z klubu. Overallowych, nawet w późniejszym etapie, bo ta karta będzie tutaj długo siedzieć. Patrząc na overale, czy one mają szansę bardzo wysoko urosnąć? Wydaje mi się, że przy tym jednym SBC o ikonę nie. Że tutaj hype może być bardzo duży przed 19, po 19 jest kokcen, może być również świetny, a potem to wszystko może spadać w momencie, kiedy wszyscy inwestorzy będą to wysypywać. Natomiast jeśli będzie jakaś seria dni, w których oni będą dawać super wyzwania. No to wiadomo, ten rynek może być wypalany i to może rosnąć. Wiem, że za dużo tutaj nie podpowiadam, natomiast ja nie mam overali, Ja overali, overale kompletnie odradzałem od czwartku od nagród sezonowych, to już będzie parę, zaraz dwa tygodnie i patrząc na to wszystko, jeśli chodzi o moje informy, sprzedaję na 10 tysięcy, jeśli one nie będą dawały 10 tysięcy, jeśli weszliście w tą inwestycję, co ja tutaj, to po prostu ich nie sprzedam, będę je dalej trzymał, wiem, że prawdopodobnie wiele osób się dzisiaj po ikonie z nich wysypie, wszystko zależy od tego, jak ludzie to będą wypalać, tak jak tutaj mówiłem, Gerarda Moreno mam po 22, 20, 23, 21, więc naprawdę spoko ceny dobrane i ja na razie czekam, 10 tysięcy chcę brać na tych kartach starszych informów, jeśli takiej kwoty nie będzie, no to po prostu jeszcze się z tym wstrzymam, natomiast jeśli miałbym overrally, jeśli byłaby okazja z nich wyjść, to osobiście pozbyłbym się tych overrali, bo ostatnio cały czas dużo bardziej opłacało się wyjść z nich w momencie kiedy się dało, a potem jej po prostu zbijało wszystkie segmenty. Tutaj dla potwierdzenia macie źródło skąd ta informacja o ikonie pochodzi tak więc czekamy dzisiaj do godziny 1900, zobaczymy jak to będzie wyglądać o 21 odpale streama, tam również sobie porozmawiamy. Czy wychodzimy na hype przed 19, jeśli macie dość, czy ma o jeśli uważacie, że to jest po prostu dla Was męczarnia, nie wiadomo od kiedy je trzymacie, a cena jest taka, że chcielibyście się tego pozbyć, przejść na handel, nie wiem, flipami, przejść na jakikolwiek inny handel, to możecie sprzedać przed 19 i może się okazać, że to będzie dobrym wyjściem. Natomiast jeśli braliście w bardzo tanich cenach, te po 86, po 8 tysięcy, w tym momencie są po 10,5 tysiąca i zastanawiacie się, czy w ogóle to ma sens wychodzić, no to ewentualnie tutaj przetrzymanie też może mieć jakąś logikę. Chociaż tak jak mówię, jednorazowa ona to nie jest to raczej na co czekamy. Dodatkowo, jeśli ona będzie zbyt droga, to też może być lipa. A wszystko, jeśli chodzi o wzrosty Overali, nie skupi się tylko i wyłącznie dzisiaj na dzisiejszej ikonie, bo ona nie podniesie sama, tylko raczej na serii. Czy będzie taka seria, czy jej będzie chciało to właśnie serią podnosić? O co chodzi z oddawaniem paczek, kto te paczki dostanie i tak dalej? Ten zawodnik nie leciał z pak jako po prostu karta headliners na początku eventów piątek w Sylwestra. To chyba trwało dwie godziny, może dłużej nie wiem jej wysusował komunikat dopiero po północy. Na Natomiast patrząc na to, co oni tutaj zapowiedzieli, po pierwsze, że jeśli ktoś trafił jego wersję srebrną, no ze złotych paczek nie dało się trafić jego karty srebrnej. Więc pewnie dlatego to jest podyktowane tym, że będą zwracać wszystkie paczki, no bo w teorii mieście tą zawartość trafić, ale nie mogliście trafić jego podstawowej, żeby ewentualnie tak oddać jak Gabriela, Jezusa i tak dalej. Więc oddadzą wszystkie paczki z tych godzin. Jeśli ktoś trafił kartę srebrną z jakiejś paki, no to również dostaniecie jego kartę. Ale najciekawsze jest to, że mają oddawać te paki. I patrząc na to, yy, gdzieś tutaj chyba to zapowiadali, że po prostu będą oddawać w całym kolejnym tygodniu. Dokładnie w następnym tygodniu będą po prostu oddawać, czyli od dzisiaj, od poniedziałku do niedzieli możemy się spodziewać się przez 7 dni, że mogą oddawać. Logicznie mogliby to troszkę rozbić na dni, zobaczymy, czy na tyle są, podchodzą do tego logicznie, że trochę to rozłożą. Mogą długo poczekać, no bo te versus Ice chyba były czwartek czy piątek, dopiero oddawane tydzień po tym, jak one w ogóle nie, le, nie, nie leciały wtedy spaczek, więc ten błąd był długo naprawiany, ale musimy to mieć na uwadze, słuchajcie, jeśli Macie końce, jeśli wyprzedacie po ikonie, jeśli będziecie mieli monety, bierzcie to pod uwagę, bo to może mieć duży, a to bardzo duży wpływ na rynek i generować bardzo fajne okazje handlowe, szczególnie na tym, co jest w paczkach. Bo właśnie w paczkach mamy różne headlinersów, i teraz pojawia się pytanie, kiedy w nie zainwestować. Słuchajcie, zacznijmy od początku. Jeśli chodzi o różne headlinersów, to co tutaj nie pokazałem na materiale, natomiast jesteśmy już trochę dni po, po tym fakcie, kiedy ta drużna wyszła. 4 dni, 7 godzin, czyli różne headlinersów mamy do piątku do godziny 19. Tak więc mamy czwartkowe nagrody rano. Za Division Rivals Mamy czwartkowe ważne mecze No i w piątek w czasie dnia również tam będzie troszkę tego wysypu Natomiast czwartek rano, czwartek ważne mecze To jest taki ostateczny termin I wszystko zależy jak to będzie wyglądać Dlaczego karty Winter Wildcard tak fajnie wstawały ponieważ w poniedziałek, wtorek, a nawet w środę, kiedy wyszły, wyszło nowe Team of the Week, w tamtym tygodniu oni odpuścili paczki typu lighting round, czyli nie dawali paczek jakoś ograniczonej pule, nie rzucali nawet paczkami w tą środę. Mimo że dwa chyba poprzednie Team of the Week były dość mocno obwarowane pakami, gdyby to tak wyglądało, że znowu by dali paczki w środę, następnie czwartek rano nagrody, potem ważne mecze, no to ceny byłyby dużo tańsze, natomiast tak się nie stało. Tak więc jeśli zastanawiacie się nad którąś z tych kart, poczekałbym raczej do czwartku, to jest taki bezpieczny moment na wejście, że wiecie iż po prostu nie przestrzelicie. Zerknijcie sobie na tego Patryka Szika, jeśli w ogóle nie macie końców i wieczorami ta karta będzie spadała w okolice 10,5 tysiąca quicksell, jeśli będzie spadał do 10,5 10,75, no to na karcie ryzykujecie 250, nawet jeśli byście chcieli w sekundę z tych kart wyjść, natomiast Anusz i jej wróci wreszcie, może podczas tego eventu, do wymaganej karty właśnie eventowej, jeśli chodzi o tanią cenę, no to zbliża się nam ten Sangare z mini drużyny, z Szik się zbliża, Kandrewa, więc kilka tych kart już jest blisko, Simeone, który przy dobrym cenie overali, on może być po prostu kartą overallową. Jak działają te karty po czterech wygranych meczach ligowych, czyli no musimy się tutaj nastawić, że raczej po miesiącu mogą dostać tak jakby jeden upgrade informowy, no i oczywiście jeśli dostanę informa, jeśli zawodnik stanie informa, to również to się ulepszy, natomiast można skłaniać się ku temu, że w momencie, kiedy drużyny zawodników będą zbliżały się po trzeciej wygranej ligowej z rzędu i będą szły w stronę czwartej, to te ceny mogą się fajnie wahać i może być spore zainteresowanie. Karty dynamiczne, one zawsze fajnie oddają, tylko trzeba mi też troszkę szczęścia. No i obecne Team of the Week przeze mnie osobiście przespane z tego powodu, że Hakimi był naprawdę tanio do zgarnięcia, po około 15 tysięcy taniej na każdej platformie. Liczę, że może jeszcze przyjdzie moment, żeby to zebrać, zobaczymy kiedy będą oddawać paczki. Jeśli by doszli do wniosku, że dzisiaj, jutro e, oddają paczki, no to wtedy te Team of the Week jeszcze dość mocno oberwie i będzie kolejne wahanie, natomiast raczej będą dłużej z tym zwlekać. Zobaczymy jak się podczas ikony, jaki będzie content i tak dalej, natomiast ciekawy kart na pewno Hakimi, e, na pewno Benzema w momencie, kiedy by mocno spadł, tylko pamiętajcie, że tu są nie, nie takie mocne oddania jak przy niższych segmentach overallowych. Lukaku również i ogólnie te wszystkie karty były bardzo tanio w piątek, natomiast w piątek mieliśmy Sylwestra i Mało, który był pod 22, 23 nie tylko Fifą się żyje, więc tutaj też nie ma co tego żałować. Natomiast tej drużyny tygodnia Hakimi to jest taka karta chyba najbardziej profitowa i najbardziej grywalna. Natomiast pamiętajmy, że na Xboxie to było w okolicach 92 tysięcy, 10 koła niżej, na PlayStation 100 tysięcy, 105 000 też było do łapania, więc. Troszeczkę jesteśmy na górce, natomiast gdyby ta karta znowu spadła, to można będzie się nią zainteresować. Osobiście mam dwie paczki z Team of the Week, czyli dwa razy po trzech zawodników. Mam nadzieję, że się odkopię, a Team of the Week numer 16 będzie dużo lepsze. Ale patrząc na to, jeśli będą oddawać paki, to karty, które w paczkach będą to na pewno stracą, na pewno będzie jakaś panika, na pewno będzie wysyp, będący zaskoczeniem i powinno dać się na, dać się na tym fajnie. Zarobić. Podsumowując materiał, czekamy dzisiaj na ikonę. Ja czekam z bardzo, a to bardzo dużą nadzieją, że się odkopie. Wieczorem zrobimy live'a. Wieczorem sobie porozmawiam o tych kartach. Mam nadzieję, że to będzie live, kiedy ja sprzedaję, biorę ogromny zysk. A jutro nagram Wam materiał, jak zarobiłem w tydzień o 5 milionów dajmy na to, mam taką nadzieję i oby tak było i tego sobie i Wam życzę. Natomiast daję sobie również sprawę, że ma bardzo dużo osób te karty, one są wypalone, ich nie ma jakoś bardzo dużo, bo kiedy sobie ogólnie zobaczymy na jakąkolwiek kartę, to ich nie ma aż tak potężnej ilości na rynku, ale kiedy wszyscy będą chcieli sprzedać, kiedy wszyscy będą chcieli spieniężyć monety tak jak ja lub Wy, to będzie raczej wysyp. Overali jest mnóstwo, overale nie były przepalane, natomiast oni odeszli od tych lightning roundów 19, 20, 21, 22 druga, 23, rano po południu, teraz tego jest mało, naprawdę było mało lighting ramców w piątek, było mało w sobotę. Więc naprawdę jestem optymistycznie tego nastawiony, bo każde dni bez wielkich wysypów paczkowych, bez wielkiej ilości kontentu, jeśli ludzie mają jeszcze paczki niewymienne karty niewymienne z paczek po prostu za słapy, za tokeny świąteczne czy zwykłe. To każdy tego typu dzień, każdy dzień bez wysypów, każdy dzień z jakimś wyzwaniem prowadzi nas, żeby to coraz bardziej rosło. Na logikę i jej przedtoty powinno wszystko podnieść. No bo to nie o to chodzi, żeby karty overallowe były po Quickelu. Wiem, że mało kto zwraca na nie uwagę. Nie otwieramy dla tego typu kart paczeki, ale. Mimo wszystko wtedy rynek lepiej działa i nawet jeśli się trafi dziadostwo, trafi się overall, który do niczego się nie nadaje, to ostatecznie możecie go sprzedać, zyskać jakąś kasę i ludzi też to w jakimś stopniu napędza. Natomiast na pewno nie ładujcie końców, Jeśli już chcecie wydawać kasę na grę, zapraszam na Discorda. 3 dychy. No słuchajcie, za 3 dychy to nawet końców 100 tysięcy nie kupicie, a na Discordzie przez miesiąc na pewno więcej zarobicie. Niemniej jednak, jeśli oglądacie materiały, jesteście na Twitchu, to również możecie sobie bez tego w 100% poradzić, idąc tym tokiem rozumowania, co ja. Nie jest to tok pewnie najlepszy. Lepszy, nie jest to tok idealny, nie jest to najwięcej monet, ale ostatecznie da się iść do przodu i mam nadzieję, że po tym eventie w okolicach 15 milionów ponad monet będę się kręcił. Fajnie byłoby na to ty około 20 milionów monet, to Ty za dwa tygodnie zobaczysz. Jakby szły flipy, to i człowiek by przysiadł, może by się udało, ale to oczywiście jest taka bardzo melodia przyszłości i sobie życzeniowe myślenie. Dzięki za oglądanie, do zobaczenia w kolejnym materiale. Mam nadzieję, że jutro lub pojutrze będziemy myśleć też, też czy nie zrobić ikonę, ale zanim wejdę z Wami w układ z lajkami, to chcę zobaczyć, ile ona kosztuje, bo to jest dla mnie bardzo istotne. Szkoda rozpieprzania kasy, kiedy trafia się Rajkarda. Ee, lub inną ikonę za około 100 tysięcy monet się ma.